Tegoroczne obchody Dnia Wiosny w Wieluńskiej Piątce połączono z jubileuszem 50-lecia istnienia szkoły. Uczniowie i nauczyciele przygotowali pokaz mody z lat 60., 70. i 80. Szkoła w tym roku to jest rok jubileuszowy, ponieważ rozpoczęła pracę 1 września 1962 roku i jednym z akcentów takich było również przywitanie wiosny. Świętujemy ją dzisiaj, ponieważ dzisiaj przyszła wiosna astronomiczna o 6:41 i nasza szkoła bawi się dzisiaj. Jest wiele atrakcji związanych m.in. z przywitaniem wiosny, stąd nasze wiosenne stroje, ale również wiele atrakcji związanych z jubileuszem. Uczniowie prezentowali modę lat 60., 70. i 80. Rzeczywiście inwencja twórcza dzieci jest ogromna, co można zobaczyć na pewno na dzisiejszych migawkach w telewizji. W pokazie mody wzięli udział nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Nasi nauczyciele wszyscy przebrali się i wychowawcy poszczególnych klas przebrali się w stylu tych lat, które były przebrane dane klasy. Natomiast część nauczycieli przebrała się za wiosnę, która dzisiaj do naszej szkoły zawitała. W ciągu 50 lat w szkole nastąpiło wiele zmian. Wymienia je Bożena Żurek, która jest związana ze szkołą od samego początku. To właśnie tutaj się uczyła, a po kilkunastu latach stawiała pierwsze kroki w karierze nauczyciela. Teraz jest dyrektorem szkoły. Zmieniły się metody nauczania. Na pewno zmieniło się wyposażenie szkoły, jeżeli chodzi o środki dydaktyczne. No mówię, to co wyszło ze szkoły to dziennik papierowy, który był takim atrybutem nauczyciela. W tej chwili mamy dziennik elektroniczny. Wkroczyła do szkoły informatyka, tablice interaktywne, o których nikt 50 lat temu nie myślał. Była to kreda, zwykła tablica, kartki papieru, gdzie każdy nauczyciel odręcznie pisał sprawdziany dla wszystkich dzieci. W tej chwili pracę mamy ułatwioną, bo piszemy raz na komputerze, kserujemy i dzieci to wszystko dostają. Także jeżeli chodzi o metody nauczania i pomoce dydaktyczne, tutaj jest chyba największa zmiana.